Dzisiaj chciałem zająć się analizą pewnego filmu, który podesłał mi znajomy. Film znajduje się na YouTubie i ma tytuł Dwa oblicze Hare Kryszna. Film ten znajduje się na kanale Artur Wójtowicz i zanim przejdę do jego odsłuchania i komentarzy do treści, chciałem oświadczyć, że nie jestem członkiem ruchu Hare Kryszna, nigdy nim nie byłem, czy też oficjalnie Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny, aczkolwiek swoją duchową podróż również odbywałem tam. Trudno powiedzieć, żebym tam zaczynał, ponieważ jak większość osób w Polsce zaczyna gdzieś w kościele katolickim czy w chrześcijaństwie, jak było w moim przypadku. Natomiast chciałem zaprezentować tutaj troszkę inny punkt widzenia na te rzeczy, które może nie są tak bardzo oczywiste, więc odpalmy może ten film. W 1984 roku Parlament Europejski uznał sektę Hare Krishna za szczególnie szkodliwą i niebezpieczną. Obecnie szacuje się... Dobrze, zanim się odniosę do tej informacji, zauważmy jedną rzecz. Film znajduje się na kanale Artur Wójtowicz. Jak sam Artur twierdzi tutaj w swoim innym filmie, studiował filozofię i teologię, a następnie próbował zrobić doktorat na religioznawstwie. Czyli można by założyć, że po takim oświadczeniu, że jest osobą, która próbuje w jakiś sposób być obiektywna w swoich prezentacjach i te informacje, które podaje, są w jakiś sposób obiektywne. Druga rzecz, co jakby z samego kontekstu tego całego filmu jakby podaje pod poważną wątpliwość, ponieważ nie spełnia tego kryterium w żaden sposób. Druga rzecz, który mam zarzut do Artura, to to, że ten tekst, który on tutaj czyta, bo jest to tylko samo audio ze zdjęciem, jest tak naprawdę nie z jego autorstwa. Ten tekst pochodzi, autorem tego tekstu, który on czyta, czy prawie całość, jest Marta Walczak, uczennica klasy trzeciej z 34. Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Miguela de Cervantesa z Lublina. Jest to chrześcijańskie liceum i ona napisała taki tekst właśnie, Dwa oblicza Hare Kryszna, który tutaj widzicie i który ten tekst właśnie czyta Artur, a sam tekst jest recenzją książki pod tytułem Dwa oblicze Hare Kryszna, napisanej przez Grzegorza Felsa i opublikowanej przez wydawnictwo Franciszkanów. Ja mam tą książkę. Ona tak wygląda. Książka ta została wydana w roku 1997 przez ojców Franciszkanów, przez Grzegorza Felsa, który jak sam tutaj pisze w biurnotce biograficznej, jest katechetą, absolwentem KUL-u i zajmuje się tematem sekt i różnych z tym związanych rzeczy, czyli rozumiem, że uczy religii, czy coś w tym stylu. To przynajmniej wtedy, w tym momencie, kiedy pisał tą książkę. I książka jest analizą ruchu Hare Kryszna, jego genezy, historii, aczkolwiek ta historia, która tutaj jest opisana, jest taką typową dla lat 90. i opiera się na tych informacjach, które były wtedy dystrybuowane przez różne grupy zwalczające nowe ruchy religijne, opierające się na Kościele katolickim. Czyli można by powiedzieć, że zwalczały konkurencję dla siebie i dla siebie samych w ten sposób. Przejdźmy do tego, co jest w filmie, ponieważ tutaj znajdziemy jeszcze parę ciekawych takich stwierdzeń. Jeszcze może kawałek cofnę ten moment. Sektę Hare Krishna za szczególnie szkodliwą i niebezpieczną. Obecnie szacuje się, że w Polsce jest już około 12 000 osób związanych z tym ruchem Krishny, i z czego około 3000 to są prawdziwi wyznawcy Kryszny, z czego około 300 osób mieszka w świątynnych wspólnotach. No i to, co jest bardzo ciekawe, są dwa bardzo ciekawe stwierdzenia. Po pierwsze, że Parlament Europejski stwierdził, że ruch Hare Kryszna jest niebezpieczną sektą i mowa tutaj o tak zwanym raporcie Cottrella. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo pod tym filmem jest mnóstwo komentarzy różnych, również osób związanych z ruchem Hare Kryszna i krytycznych do samej treści i do informacji zawartej, i ten raport Cottrella przewija się wśród różnych instytucji, które zwalczają ruch Hare Kryszna jako argument, że jest to niebezpieczna sekta, i w związku z tym nawet Parlament Europejski o tym wspominał i w związku z tym należy ją zwalczać. Natomiast ciekawe jest to, że nikt nigdy, przynajmniej ja, nigdy nie spotkałem się z tym, żeby ktoś podniósł się do treści tego raportu, bo sam raport, jeżeli powołujemy się na niego, no to warto zobaczyć, co jest w nim samym. I ciekawe jest to, że ten raport znajdziemy jedynie w dwóch miejscach w internecie, przynajmniej w tym momencie. Jedna to jest Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, czyli katolicka organizacja zajmująca się zwalczaniem konkurencji, nazwijmy to po imieniu, czyli wszystkich nowych ruchów religijnych i organizacji, które jakby podbierają wiernych klientów, mówiąc takim językiem biznesowym. I drugim miejscem jest strona Dzieci Online, w której ten raport Cottrella tutaj również jest zacytowany. Ja sobie zadałem taką, w sumie tak pomyślałem, że jeśli do tej pory nikt nie odniósł się do tego raportu i on jest taki bardzo ważny i mówi, że to jest niebezpieczna sekta i należy ją zwalczać, to moje pytanie pojawiło się na tym następujące pytania, bo ja chciałem przeczytać sobie ten raport, co tam takiego jest rzeczywiście. Zwłaszcza, że jak wiemy, co łatwo znaleźć, tutaj mamy instytucję Ogólnopolska Wyszukiwarka Gospodarcza. Poszukając Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, znajdujemy, że jest taka organizacja, taki kościół i związek wyznaniowy zarejestrowany przez Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji w Rejestrze Kościołów i Innych Związków Wyznaniowych i jest zarejestrowany, działający jak najbardziej. Tutaj wszystkie informacje można znaleźć. Rejestracja odbyła się 1 września 1989 roku, a raport Cottrella jest z 1984 roku i mówi jakoby, że to jest niebezpieczna sekta i należy ją zwalczać, a niemniej jednak państwo zarejestrowało taki związek wyznaniowy. Ten związek wyznaniowy działa od tego czasu nieprzerwanie. Nie słyszymy o żadnych jakichś skandalach czy problemach z nim związanych, przynajmniej tutaj w Polsce. W związku z tym to oświadczenie wydaje się bezpodstawne i fałszywe z gruntu, że jest to niebezpieczna sekta. Druga rzecz jest taka, ja jeszcze wrócę do raportu Cottrella, ale idąc tutaj tokiem poszukiwania. Następna rzecz jest taka, mamy taki artykuł z GUS-u na stronach rządowych, analizy statystyczne. Na stronie 272 tego materiału dostępnego w statystyce GUS-u znajdziemy informację o hinduizmie i związkach wyznaniowych hinduistycznych znajdujących się w Polsce. Na pierwszym miejscu w tym dziale znajdziemy Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, czyli ISKCON, potwierdzający wszystkie dane rejestracyjne, które tutaj były wcześniej zacytowane, czyli data rejestracji 1988, tam wcześniejsza to była wpisu, i zawiera tutaj informacje o ilości członków. Jak widzimy, w 2021 roku ilość członków była 2788 i w 96 było 5000, duchownych było 3000 i jednostek było 5. Czyli te informacje są zgodne z tym, co jest zawarte w książce i w komentarzu i w recenzji tej książki napisanej przez Martę Walczak. Natomiast mają się nijak do rzeczywistości w obecnym 2024 roku, czy w 2021, jak ostatnie dane statystyczne są. Co by oznaczało, że Artur nie bardzo zrobił sobie research i badanie tego tematu, o którym chciał tutaj mówić, ponieważ cytuję jakieś dane, które są aktualne, ale 25 lat temu. Natomiast na dzień obecny według GUS-u wyznawców ruchu Hare Kryszna, członków jest prawie 3000, z czego prawie 500 jest duchownych i nijak ma się to do tych liczb, które tam są podane. To tylko świadczy o tym, że autor tego filmu nie za bardzo zadał sobie trud, żeby zbadać sytuację, jaka jest rzeczywiście związana z tym tematem. Kolejną ciekawą rzeczą jest to, która przyszła mi na myśl, że no bo jeżeli mamy prezentację religioznawczą, to taką quasi-religioznawczą, zwłaszcza przez osobę, która studiowała religioznawstwo, więc powinna znać metodologię, zawiera kilka aspektów, kilka możliwości, więc może być to podejście obiektywne albo zmanipulowane, czyli takie, które przedstawia pewną rzecz tendencyjnie w celu ukazania pewnych rzeczy. Może być to też takie podejście niepełne, czyli pokazujące tylko pewien aspekt, pomijając różne inne. Może być fenomenologiczne, czyli takie, które pokazuje zjawiska, jakie się z tym wiążą. Może być krytyczne, czyli takie, które podaje słabe punkty. Może być porównawcze, bo możemy porównać na przykład wiarę czy działanie socjologiczne, społeczne danej grupy z jednej z drugą. Może być historyczne, czyli geneza, skąd to się wywodzi. Może być psychologiczne, czyli jak to wpływa na członków, na społeczność i tak dalej. Natomiast mam mocno podejrzenie, że Artur po pierwsze nie zadał sobie trudu, nie wykonał pracy, aby zbadać temat dokładniej. Po drugie, w związku z tym zarzuca mu manipulację i niepełne podejście. Ono nie jest w żaden sposób krytyczne, jest krytykanckie, jest niezgodne z prawdą, ze stanem faktycznym. I opiera się na... I drugą rzecz, którą mu zarzucam, plagiat, ponieważ zacytował czyjąś pracę, nie podając źródła, nie podając informacji o tym, jednocześnie twierdząc, że jest religioznawcą i naukowcem, w związku z tym jakby nie wykonał swojego zadania w należyty sposób. Ale wróćmy do tego, czym jest ruch Hare Krishna i tych zarzutów, które są w filmie, ponieważ film zaczyna się od raportu Cottrella, więc wróćmy do raportu Cottrella. Raport Cottrella był napisany dla Parlamentu Europejskiego w kwietniu 1984 roku. W związku z tym, że to był taki moment w historii Europy, że w Europie zaczęły pojawiać się nowe związki wyznaniowe i nowe ruchy religijne, czy jak to nazwano, nowe ruchy religijne, które dotychczas na terenie Europy nie występowały i w jakiś sposób powodowało to niepokój wśród społeczeństwa i należało coś z tym zrobić, przeanalizować, czym one są, jaki oni mają wpływ na temat społeczeństwa. I jeżeli przeczytamy ten raport Cottrella, to on tutaj, powołując się na różne przepisy, bierze pod uwagę to, że przeczytam ten fragment, że rezolucja jest o tym, że biorąc pod uwagę niepokój, jaki wśród mieszkańców europejskich państw i ich rodzin wzbudza działalność organizacji określanych jako nowe ruchy religijne, a w tej mierze, w jakiej godzą one prawa obywatela i prawa człowieka oraz wpływają na pogorszenie społecznej sytuacji tych, którzy ulegli ich wpływom. Potwierdzając zasadę całkowitej wolności słowa i religii, jaka obowiązuje w państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej, wspólnota nie rości sobie żadnego prawa do oceny religijnych wierzeń w ogólności, a religijnej działalności w szczególności. W przekonaniu, że w tej dziedzinie nie została zakwestionowana słuszność religijnych wierzeń, lecz legalność metod pozyskiwania nowych członków i ich traktowanie. Uwzględniając fakt, że problemy związane z pojawieniem się nowych ruchów religijnych są zjawiskiem międzynarodowym i dotyczą wszystkich państw członkowskich, choć w różnym stopniu i że z wielu z nich przedsięwzięte już zostały odpowiednie środki prawne przez władze rządowe. Biorąc pod uwagę, że przejawiany przez adeptów owych ruchów brak zainteresowania życiem, jakie dawniej prowadzili, wywołuje określone negatywne reperkusje społeczne w sferze ustawodawstwa pracy dla całości społeczeństwa i jego organizacji. W związku z tym uznaje za konieczne, aby Rady Kompetentnych Ministrów przeanalizowały szczegółowo następujące kwestie. Sposoby uzyskiwania przez te ruchy dochodów i zwolnień podatkowych, przestrzeganie obowiązujących w różnych państwach członkowskich praw, jak prawo pracy, opieki społecznej, na przykład konsekwencje braku poszanowania tych praw w społeczeństwie, poszukiwanie osób zaginionych, w jaki sposób w jaki jest gwałcone jest prawo do osobistej wolności adeptów tych ruchów. Utworzenie organizacji, których osobom opuszczającym te ruchy oferują pomoc prawną, a także pomogą im włączyć się na nowo w życie społeczne i zawodowe i istnienie pewnych luk prawnych wynikających z legislacyjnych różnic pomiędzy szczególnymi państwami członkowskimi i co powoduje, że działalność zabroniona w jednym kraju jest legalna w innym. Uznaje za konieczne, aby każdy sąd odnoszący się do nowych ruchów religijnych opierał się na następujących kryteriach. Osoby, które nie osiągnęły dojrzałości, nie mogą być nakłaniane do składania ślubów wpływających w zasadniczy sposób na ich przyszłość. Wszelkie zaangażowanie o charakterze finansowym czy osobistym powinien poprzedzać wystarczająco długi okres refleksji. Rodziny i przyjaciele osób przystających do ruchu powinni nadal móc utrzymywać z nimi kontakt. Od członków, którzy rozpoczęli cykl kształcenia, nikt nie może żądać jego ukończenia. I powinny być respektowane następujące prawa osobiste. Prawo do swobodnego porzucania ruchu, prawo do nawiązania kontaktu z rodziną czy przyjaciółmi, osobistego, listowego lub telefonicznego, prawo do wyrażenia niezależnej opinii w sądzie i gdziekolwiek indziej, prawo do leczenia. W dalszym toku czytamy o tym, że te ruchy istnieją, nie są regulowane prawnie, należy się do nich ustosunkować, należy zezwolić im działać jednocześnie w ramach prawa obowiązującego w danym kraju i tego, że te prawa między krajami różnią się. I że należy też zezwolić ludziom dokonywać wyboru i praktykować tą religię, którą mają za zadanie, jednak w ramach przepisów poszanowaniem prawa lokalnego typu poszukiwanie osób zaginionych, ubezpieczenie społeczne, możliwość przyłączania się i odchodzenia w dowolny sposób i tak dalej i tym podobne rzeczy. I później jest informacja o tym, że przedstawienie motywów, jaki jest motyw pojawienia się tych osób, że część wszystkie te ruchy powstały głównie ze Stanów, zostały przywiezione ze Stanów, czyli to jest 84 rok. Wiadomo, że w latach 60., pod koniec lat 60. nastąpiła kontestacja zachodniego stylu życia przez młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych i na bazie tego pojawiły się różnego rodzaju religie, nowe ruchy religijne i głównie bazujące ze wschodu, lubiące mutacją tych wschodu, pojawił się w masową skalę hinduizm, buddyzm i młodzi ludzie zaczęli zaczynać praktykować te różne religie w Stanach i później te rzeczy zaczęły pojawiać się również w Europie. No i to była nowa sytuacja, w związku z tym trzeba było się do tego jakoś ustosunkować. Oczywiście niepokój wzbudziły różnego typu patologie, czy na przykład morderstwa czy samobójstwa, które były z tym związane i też jakby Parlament Europejski chciał przeciwdziałać tego typu rzeczom, w związku z tym działanie zgodne z wszystkich ruchów religijnych, nowych ruchów religijnych było dopuszczone, ale oczywiście w ramach i granicach dopuszczonych prawem w danym kraju. I tutaj oni wymieniają z imienia, że niniejszy raport został opracowany na podstawie krytycznych relacji na temat działalności Kościoła Zjednoczenia, czyli tak zwanego ruchu munistów od imienia założyciela Kościoła Koreańczyka Sun Myung-muna, który otrzymała Komisja Młodzieży, Kultury i Wychowania. I takie praktyki nie mogłyby być tolerowane, tak czy owak, że dotyczą one w większości Kościoła Zjednoczenia, nawet jeśli interwencje porywaczy, deprogramatorów nie ograniczają się tylko do adeptów tego kościoła, jest to bardzo symptomatyczne. I oni wymieniają te wszystkie różne grupy religijne, które wtedy zaczynały pracować czy działać, pojawiły się na terenie Europy i wymieniają różne praktyki, które oni stosowali werunkowe, jak bombardowanie miłością, pranie mózgu, w cudzysłowie, różnego rodzaju szokujących zachowań, które były jakby nowe i szokujące dla zachodniego odbiorcy. Wymieniany jest ruch scjentologiczny, ruch Rajnisza. Jest wymienione również Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny. Przeczytajmy ten paragraf, który mówi właśnie o Międzynarodowym Towarzystwie Świadomości Kryszny. Niewątpliwie najbardziej znanym ruchem z uwagi na swoją publiczną działalność jest Międzynarodowe Towarzystwo na Rzecz Świadomości Kryszny, zwane w skrócie Hare Kryszna. W wielu europejskich miastach słowa te monotonnie wyśpiewują młodzi adepci z ogolonymi głowami, ubrani w pomarańczowe indyjskie dhoti. Są to na ogół młodzi ludzie, którzy poszukują wyzwolenia w czci oddawanej Krysznie w ścisłym wzajemnym kontakcie, wyrzekając się dóbr osobistych. Podstawowym celem ich działalności jest zbiórka funduszy, które uzyskują głównie z ulicznej sprzedaży książek i innych artykułów, choć ruch Hare Kryszna opiera się na innych zupełnie założeniach niż Kościół Zjednoczenia, jest przedmiotem takich sam krytyk. Jego adepci także porzucają swoje rodziny i poddawani są technikom umysłowej zależności, jak pozbawienie snu, bardzo surowa wegetariańska dieta, co ma prowadzić do dezorientacji jednostki i do sublimacji jej osobowości. Członkowie tego ruchu często z inicjatywy swoich rodzin byli porywani i poddawani technikom zdeprogramowania. I to jest w zasadzie tylko tyle na temat ruchu Hare Kryszna w raporcie Cottrella. Wnioski. Jakie są wnioski z tego raportu? W konsekwencji należy zadać sobie pytanie, czy istniejące gwarancje są wystarczające, czy też należy zaproponować nowe środki. Patrząc globalnie, uważamy, że istniejące w każdym państwie członkowskim prawne rozwiązania są wystarczające. Brakuje natomiast atmosfery, którą można by określić jako gotowość do współżycia. Kiedy jakiś ruch okazuje się dla społeczeństwa szkodliwy czy groźny, i tak jest to bezsprzecznie w przypadku dzieci bożych, władze powinny i muszą natychmiast reagować, odwołując się do środków prawnych, jakimi dysponują. Sprecyzujmy, aby rozwiązać niepokój, że w żadnym razie nie jest naszym zamiarem zakazywanie czy kontrolowanie wierzeń religijnych, ani ograniczanie wolności sumienia. Jedynie co nas interesuje, to przestrzeganie praw człowieka. Czy społeczeństwo może nie interesować się jednostką, która w wyniku zaangażowania się w jeden z tych ruchów doznała szkody moralnej lub społecznej? Czy możemy pozostawać obojętni wobec osób oddzielonych od swoich dzieci i rodziców, przyjaciół? Czy nie jest możliwa jakaś stosowna reakcja, nawet wtedy, gdy tracą one swoje dobra, ponieważ zostały źle poinformowane, czy też poczyniano im fałszywe obietnice? W naszym projekcie rezolucji wskazujemy na rozwiązanie, które pozwoli uniknąć niedopuszczalnego w żadnym wypadku restrykcyjnego prawdopodobieństwa. Niewątpliwie projekt zmierzający do ujednolicenia reguł dotyczących zwolnień podatkowych, nadawania statusu organizacji dobroczynnych we wszystkich państwach wspólnoty pociągnie za sobą nowe rozwiązania prawne, ale nie odnosi się tylko do nowych ruchów religijnych, lecz także, mówiąc ogólnie, do wszystkich organizacji wyznaniowych. Działalność dobroczynna obejmuje dużo szersze pole i będzie się opierała na statucie. Jednolitym z prawnego punktu widzenia dla państw członkowskich wspólnoty nie może być przeto mowy o jakichś posunięciach restrykcyjnych. Najważniejszy fragment niniejszej rezolucji dotyczy ewentualnego wprowadzenia systemu dobrowolnych orientacji. Z naszego punktu widzenia nie ulega wątpliwości, iż wspomniane nowe ruchy religijne i ich odmiany, nawet jeśli stanowią marginesowe zjawisko, będą trwałym elementem naszego społecznego pejzażu. Chodziłoby więc ostatecznie o rozstrzygnięcie kwestii współżycia na równych podstawach. Zasadnicza idea, jaka przyświecała niniejszemu przedstawieniu motywów i projektowi rezolucji, zawiera się całkowicie w postulacie integracji tych nowych ruchów w łonie społeczeństwa i słusznego użytku, jakie zrobią one z przyznanych im przez nas wolności w obronie praw człowieka, będących trwałą zdobyczą na innych poziomach życia społecznego i w pozostałych sferach działalności publicznej, a także w konieczności unikania za wszelką cenę rozstrzygnięć, których, jak pisze Daniel Hill, nie możemy tolerować jako jednostki żyjące w wolnym społeczeństwie. Dokument, i tutaj jest numer dokumentu, kiedy został opublikowany i tak dalej, i tak dalej. I teraz co z tego wynika? Co z tego wynika, że jeżeli ktoś twierdzi, że raport Cottrella mówi, że sekta Hare Krishna jest niebezpieczna i jest zakazana, kłamie. Dlatego, że raport Cottrella w ogóle nie wspomina ani na temat niebezpieczeństwa, ani na temat zakazu. Raport Cottrella stwierdza natomiast fakt, że pojawiły się nowe ruchy religijne dotychczas nieistniejące na terenie Europy, Wspólnoty Europejskiej, czyli instytucji, organizacji, która poprzedzała Unię Europejską, i nie zawsze członkowie tej organizacji działają zgodnie z prawem miejscowym. Należy dopuścić z jednej strony ludzi do wolności wyznania i możliwości przystępowania do tych grup. Z drugiej strony należy pilnować, aby te grupy przestrzegały lokalnego prawa pod każdym względem, jeśli chodzi o werbunek, dotacje, działalność społeczną, charytatywną itd. Jak wiemy, w Polsce w latach 90. ta sprawa była zmieniana wielokrotnie, ponieważ pojawiały się różne nieprawidłowości w różnych organizacjach religijnych, nie tylko w tym tutaj omawianym ruchu Hare Krishna, ale na przykład w Kościele katolickim, gdzie było zwolnienie przy zakupie samochodów z zagranicy, było zwolnienie z cła. W związku z tym mnóstwo samochodów było sprowadzanych przez parafię i przez księży w celu późniejszej odsprzedaży z zyskiem, ponieważ prawo zezwalało na zakup, na organizacje religijne samochodów, omijając konieczność płacenia cła, w związku z tym były one tańsze i mnóstwo samochodów było sprowadzanych w ten sposób, co zostało później zmienione, ponieważ ten proceder był na tyle duży i istotny z punktu widzenia państwa, że taka możliwość została później zakazana i wycofano się z tego. Tak samo możliwość rejestracji organizacji religijnych została zmieniona. Początkowo wystarczyło 15 osób, w tej chwili jest to 100, w związku z tym te wszystkie, żeby założyć kościół w tej chwili i zarejestrować związek wyznaniowy, potrzeba jest podpis 100 osób, a nie 15, jak to było na początku lat 90. W związku z tym dokonały się różnego typu zmiany. Po trzecie, jeżeli ruch Hare Krishna jest niebezpieczną sektą i jest zakazany w Unii Europejskiej, dlaczego polskie państwo rejestruje ten związek i pozwala mu działać? Nie miałoby to sensu, bo by to nielogiczne w oparciu o to stwierdzenie, które znajduje się w tym filmie. Dobra, wróćmy do tego, co tutaj jeszcze jest powiedziane na początku. Uznał sektę Hare Krishna za szczególnie szkodliwą i niebezpieczną. Jak wiemy, jak przed chwilą z tej wypowiedzi, którą przed chwilą powiedziałem, nic takiego nie miało miejsca, w związku z tym to stwierdzenie tutaj Artur cytuje z Marty Walczak jest nieprawdziwe. Marta Walczak cytuje to z Grzegorza Felisa, który również cytuje to w swojej książce i również jest to kłamstwo. Obecnie szacuje się, że w Polsce jest już około 12 000 osób związanych z tym ruchem Krishny. I ta informacja jest oparta o materiały propagandowe, które były dystrybuowane przez ruch Hare Krishna w latach 90., gdzie twierdzono właśnie, że jest 12 000 wyznawców. Jak wykazałem, zgodnie z danymi z Urzędu Statystycznego, w 1996 roku wyznawców członków było 5 000 i duchownych 275, w związku z tym liczba podawana tutaj jest również nieprawdziwa. To oznacza, że Grzegorz Felis, autor książki, nie zadał sobie trudu, aby dokonać wystarczających badań przy przygotowaniu tej książki. Lećmy dalej. I z czego około 3000 to są prawdziwi wyznawcy Kryszny. 3000 to są prawdziwi wyznawcy Kryszny, więc tutaj mamy 96 rok. 5000 to są prawdziwi wyznawcy Kryszny, a nie 3. Książka Grzegorza Felisa z 97 roku, w związku z tym napisana była już po tym, jak te dane były dostępne i dostępne w Urzędzie Statystycznym. Kryszny, z czego około 300 osób mieszka w świątynnych wspólnotach. Być może w 96 roku tyle osób mieszkało w wspólnotach. Tutaj jest napisane, nie są te informacje zawarte. Natomiast na dzień dzisiejszy w wspólnotach, w świątyniach Hare Krishna i ośrodkach mieszka mniej niż 10 osób. Z tych danych, które ja posiadam, w związku z tym też Artur nie zadał sobie trudu, aby zbadać tę informację i uaktualnić. Reszta polskich krishnowców przebywa w swoich rodzinnych środowiskach, uczestnicząc jedynie w wspólnych modlitwach, akcjach czy wystąpieniach ulicznych. To jest akurat prawda. Hare Krishna jest oczywiście bardzo intrygującą sektą i krishnowcy tworzą między innymi swój własny świat, w którym nie ma miejsca na jakąkolwiek inną religię. No, to jest prawda, natomiast trudno oczekiwać, żeby religia miała i tworzyła swoją własną wspólnotę i zajmowała się jakąś inną religią niż samą sobie. No to jest jakby sprzeczne. To tak jakby katolicy zajmowali się inną religią niż katolicką w ramach swojej wspólnoty katolickiej. Także ten zarzut jest zupełnie nielogiczny. Bóstwem wyznawanym przez członków jest oczywiście Hare Krishna, czyli Avatar, Vishnu. Bóstwem wyznawanym przez członków ruchu Hare Krishna jest Krishna, a nie Hare Krishna, albo ewentualnie Radha Krishna lub różne awatary. Więc sama nazwa Hare Krishna pochodzi od mantry śpiewanej przez członków ruchu Hare Krishna, a nie od bóstwa czy nazwy imienia Boga, które wielbią. Bliżej nieokreślona postać znajdująca się gdzieś tam we wszechświecie. No, jeśli chodzi o Krysznę, to mamy dokładny, bardzo precyzyjny opis, jak Kryszna wygląda, bardzo szczegółowy i gdzie znajduje się jego siedziba. W związku z tym to stwierdzenie też jest pozbawione prawdy i świadczy o niewykonaniu o prawdziwych, dokładnych badaniach przez autorów, czyli tutaj w przypadku Grzegorza Felsa. No i Artura, ponieważ Artur jakby robi ten film, on jest sprzed 4 lat, więc w miarę świeży, ale jeszcze, jeżeli jesteśmy przy ruchu Hare Krishna jako niebezpieczną sektą, zobaczmy, co na ten temat twierdzą naukowcy czy religioznawcy. Źródłem tego jest Biblioteka Nauki Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego, artykuł pod tytułem Ruch Świadomości Kryszny, Gaudiya Wisznu jest w kulturze zachodu. Na stronie 189 czytamy, że współcześnie, czym jest ruch Hare Krishna? Współcześnie ruch ten nie jest już postrzegany przez pryzmat zagrażającej chrześcijaństwu sekty. I to jest aktualne stanowisko naukowców, czyli to stwierdzenie, które tutaj Artur cytuje, jest nieaktualne i jest oczywiście związane z Kościołem katolickim, a nie z obiektywnymi czy neutralnymi analizami osób, które zajmują się badaniem tego, czym jest ruch Hare Krishna. Czytajmy dalej. Lecz raczej jest recepcją bengalskiego wisznuizmu na gruncie kultury zachodniej. I tak, i to jest dokładnie tym, czym jest ruch Hare Krishna. Jest to recepcja, dostosowanie wisznuizmu bengalskiego czy Gaudiya wisznuizmu na gruncie kultury zachodniej dostosowanej do mentalności, do stylu życia i stylu działania osób, które nie urodziły się w Indiach i nie są Hindusami. I choć dialog z przedstawicielami ISKCON może być trudny dla strony chrześcijańskiej ze względu na wedyjskie założenia doktrynalne, to właśnie na tej płaszczyźnie każda ze stron może wiele skorzystać dla siebie bez konieczności rezygnacji z własnej tożsamości religijno-kulturowej. To jest bardzo dobry opis rzeczywistości, ponieważ będzie ciężko porozumieć się w prosty sposób chrześcijaninowi z członkiem ISKCON-u, czy z członkiem, przedstawicielem bengalskiego wisznuizmu. Ja jestem jakby przedstawicielem wisznuizmu bengalskiego, mimo że nie jestem członkiem ISKCON-u. I jeżeli ominie się pewne slangowe czy takie hermetyczne stwierdzenia, myślę, że wiele różnych wspólnych rzeczy można znaleźć. Ja osobiście brałem udział wielokrotnie w różnych dyskusjach z osobami o otwartym umyśle na temat teologii, filozofii, chrześcijaństwie i kontra wisznuizmu bengalskiego, i te rozmowy były wielokrotnie owocne. Nawet parę razy tak w ramach anegdoty mogę powiedzieć, że będąc na takiej grupie dyskusyjnej na Facebooku parę lat temu, te dyskusje były dość zażarte i takie, znaczy, bardzo interesujące, pogłębiające temat i zrozumienie, i parę razy się zdarzyło, że kiedy przyłączały się nowe osoby do grupy, to byłem atakowany jako poganin, hinduista, ten straszny po prostu człowiek z Hare Krishna. I byłem brany pod obronę przez tych osoby, które tam były dłużej i z którymi wielokrotnie wcześniej, dużo wcześniej prowadziłem różnego typu wymiany. W związku z tym, będąc jakby wolnym od takiego agresywnego czy separatystycznego podejścia, można wiele skorzystać. Niemniej jednak sama założenia chrześcijaństwa są sektarystyczne, czy takie ekskluzywistyczne, czy separatystyczne. W związku z tym są osoby, które posiadają takiego rodzaju mentalność i nie chcą w ogóle akceptować istnienia jakichś innych osób. Oczywiście po naszej tutaj, jeśli mogę tak powiedzieć, stronie też takie postawy można znaleźć. I dalej czytamy. Ponadto praktyki religijne Krishnaitów, wydawane przez nich tłumaczenia literatury sanskryckiej, budowane świątynie czy organizowane festiwale religijne przybliżają człowiekowi zachodu hinduizm bez konieczności wyjazdu do Indii. Tak, i to jest prawda, bo choćby na przykład ten w Wrocławiu organizowany festiwal Ratha Yatra umożliwia zobaczenie, jak wygląda taki festiwal bez konieczności jechania do Puri i brania tam udziału w tym festiwalu, który jest... co zwiąże się z kosztami, no i może też niekomfortowe dla kogoś może być to, że ten festiwal odbywa się w czerwcu, czyli jest to środek lata, jest gorąco i oczywiście są tłumy na ulicy. I w tym momencie można zobaczyć, jak wygląda taki kolorowy festiwal tutaj już w Europie, we Wrocławiu, bez konieczności jechania gdzieś tam, niekoniecznie komfortowe miejsce i ponoszenia z tym kosztów. Warto również pamiętać, że działalność Prabhupady nigdy nie budziła większych kontrowersji w przeciwieństwie do innych wschodnich guru działających na zachodzie w tym samym czasie. Tak, to też jest prawda, ponieważ wszyscy guru, czy część nich, która działała na zachodzie w latach 60., 70. i późniejszych, wzbudzała różnego rodzaju kontrowersje, choćby słynny film, który można obejrzeć na Netflixie, o działaniu grupy Osho, która założyła wioskę w Stanach, i tego typu informacje pojawiają się tutaj, tu i tam również, więc sam Prabhupada i jego działalność nie budziła większych kontrowersji, niemniej jednak oczywiście można znaleźć jakieś zawsze wypaczenia i błędy, które tutaj można by znaleźć, natomiast do samego Prabhupada nigdy żadnych zarzutów nie było. I czytałem dalej w tym artykule, że krysztańizm jest najbliższą chrześcijaństwu odmianą hinduizmu, i to jest jak najbardziej prawda, ponieważ krysztańizm, jak można by nazwać też wschodni bengalski wisznuizm, jest odmianą, jest monoteistyczną religią, gdzie najwyższym bogiem jest Kryszna i jego wielbienie jest zbliżone do chrześcijaństwa, w związku z tym tutaj znajdziemy najwięcej podobieństw. Czytam dalej. Podobnie jak chrześcijanie, wyznawcy ruchu Hare Krishna wierzą, że Bóg jest osobowy i że zbawienie człowieka musi być rozumiane w kategoriach osobistego związku z Bogiem. No i to jest jak najbardziej zgodne z tym, co uczą chrześcijanie. W związku z tym Być może właśnie dlatego jest taka obawa, że ponieważ jest to egzotyczne, inne, ciekawe, kontestujące zastane sytuacje, które tu są, jest to zbyt podobne i w związku z tym atrakcyjne, a w ten sposób tracimy wyznawców, czyli wpływ na społeczeństwo, a wiadomo, że wpływ oznacza władzę, oznacza pieniądze. Jednocześnie chrześcijanie muszą pamiętać, że praktyki w iskonie propagują na zachodzie bengalski wisznuizm, a nie wiarę w Jezusa Chrystusa na sposób hinduski. Tylko poznając różnice doktrynalne dzielące te dwie różne religie, można stworzyć płaszczyznę do dialogu chrześcijaństwo-krysznaickiego. W momencie nieznajomości tych podstawowych różnic młodzi chrześcijanie mogą mylnie dojść do wniosku, że wyznawcy iskonu w sumie czczą tego samego Boga, tylko pod imieniem Kryszna. Ale to nie byłby już dialog, lecz raczej przejaw synkretyzmu religijnego, czy chęć stworzenia jakiejś nowej panreligii w stylu duchowości rodem z New Age. No i tyle. Leonard Fitz w artykule Ruch świadomości Kryszny, Gaudiya Vishnu jest w kulturze Zachodu. Ciekawostką jest to, że jeszcze kwartalnik Prasy Polskiej z lat 1944-1990 wspomina o tym, że wydawane jest, jeśli chodzi o hinduizm, istnieje 5 grup hinduistycznych i jest 5 ugrupowań hinduistycznych i z czasu pisma wydaje tylko Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, Bhakti Yoga w PRL, tak to się wtedy nazywało. I misjonarze tego kierunku docierali do Polski ze Skandynawii pod koniec lat 70. W latach 85-87 wydano 18 numerów Wedy, magazynu poświęconego kulturze i nauce Indii, a w 91 roku ukazał się numer zerowy nowego czasopisma Mahata. I tyle jakby tutaj nauka na temat. Dobra, wróćmy do filmu. Kto założył tą sektę? Założycielem tej sekty był niejaki, moi drodzy, Prabhupada. Tak się on nazywał. To był człowiek pochodzenia indyjskiego. No tak było. Oczywiście wszyscy dobrze wiedzą, że żaden przywódca zakładający nową sektę nie przyzna się, że jest ona sektą, bo któż by wtedy chciał do niej należeć? No tutaj by można było oczywiście wrócić do tematu pod tytułem czym jest sekta, bo słowo sekta w religioznawstwie oznacza grupę, która oddzieliła się od głównej grupy i w pewnym sensie ta sytuacja, która tutaj miała miejsce, spełnia tą definicję. Natomiast inaczej patrząc, ponieważ trudno znaleźć analogię bezpośrednie, jeżeli na przykład w ramach Kościoła katolickiego ktoś zaukłada nowy kościół, nowy klasztor, nową jakąś organizację, no to musi posiadać akredytację, że tak powiem, albo zgodę czy akceptację od matki Kościoła, od Watykanu i wtedy jest jakby częścią Kościoła, no ponieważ Kościół katolicki nie jest jednolitą organizacją. Oczywiście są różnego rodzaju klasztory, które mają różne doktryny, różne praktyki w sobie, różne charyzmaty, jak to mówią o tym sobie mają, niektórzy są świeccy, niektórzy są duchowni, niektórzy zajmują się pomaganiem ubogim, niektórzy zajmują się edukacją, niektórzy zajmują się kontemplacją i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym w ramach hinduizmu szeroko rozumianego, czy Gaudiya Wisznuizmu również powstają różne organizacje, gdzie na czele staje jakiś przywódca, lider i jeżeli spełnia podstawowe kryteria jakby przynależności do danego nurtu religijnego, jest jakby jego częścią. W związku z tym nazywanie w religioznawczym kontekście go jako sekta jest nadużyciem. Znaczy jest jakby zgodne, no bo to jest jakby nowa rzecz, ale z drugiej strony nie jest, no bo czy sektą jest Kościół Dominikanów? W związku z tym, że nie jest Kościołem katolickim, tylko jest jakąś organizacją w ramach szeroko rozumianego rzymskiego katolicyzmu, albo Franciszkanie, czy są sektą w związku z tym? Bo zostały założone przez Franciszka i czy Franciszek nie ogłosił, że jest sektą, ponieważ wiadomo, że ktoś, kto zakłada nową organizację, nie powie, że jest sektą, tak? Czy ten tok rozumowania jest spójny i logiczny tutaj w tym przypadku? Oczywiście Artur używa słowa sekta, czy też tutaj wspomniany Grzegorz Fels, w znaczeniu perojatywnym, że jest to jakaś niebezpieczna grupa mniejszościowa, która robi jakąś krzywdę i zło wykonuje dla ludzi, którzy wchodzą pod jej wpływ. I jakże przynosiłaby dochody, to też Prabhupada założył towarzystwo o niezwykłej, przyjemnej, niepozornej nazwie Towarzystwo Świadków Kryszny. No więc tutaj jest Mowa o dochodach. Oczywiście tak, wiadomo, każda religia jest zakładana po to, żeby czerpać dochody. Blink, blink, tak, tutaj uśmiechamy się, prawda? Rzuć na tacę, wybudujemy kościół, wybudujemy szpital, wybudujemy jakieś inne rzeczy. Oczywiście publicznie wiadome są w tej chwili źródła pozyskiwania funduszy przez Kościół katolicki, zarówno te legalne, oficjalne, jak i te wątpliwe, co wzbudza niepokój w społeczeństwie, choćby fundusz kościelny, czy jakieś inne niekoniecznie zgodne z prawem albo na granicy prawa sposoby, o których nie będę tutaj wspominał. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to bez problemu sobie to znajdzie. Natomiast no, Artur nie zadał sobie trudu, ponieważ nazwą jest, tej organizacji religijnej jest Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, a nie Towarzystwo Świadków Kryszny. W związku z tym ten research, który Artur zrobił, jest, jak już wspominałem, wątpliwy. W towarzystwie funkcjonuje jeszcze jeden urząd, taki urząd, a mianowicie jest to urząd guru. Guru jest oczywiście przewodnikiem duchowym. No więc to jest też jakby brak tutaj poznania tematu, ponieważ guru to nie jest urząd. Guru to jest pewna funkcja, czy cecha, czy pewna osoba, która ma pewną funkcję w społeczności, ale ta instytucja guru w tym sensie istnieje w całym hinduizmie. Jest to po prostu nauczyciel, więc jakby tutaj zarzut tego czyli można powiedzieć, że to jest tak jak w chrześcijaństwie prorok, natomiast czy biskup. W związku z tym, ale zarzucanie tego tutaj w tym momencie jest jakby, no to tak jakbym zarzucił chrześcijanom, że są źli i niedobrzy, bo wierzą w Chrystusa, nie? To jest tak, albo mają biskupów, nie? Dlatego są niebezpieczną sektą. O radze Zbawiciela. I tak naprawdę tylko guru może uwolnić się od cyklu reinkarnacyjnego. No to jest nieprawda, ponieważ guru przekazuje ci nauki, natomiast on nie ma możliwości czy władzy na to, żeby wyzwolić się z cyklu reinkarnacyjnego. Tą moc posiada tylko Bóg i ewentualnie adept, który spełnia warunki. Wyzwolić twą znękaną duszę i zawieźć do Kryszny. Guru oczywiście jest dowolny od grzechów, to trzeba też pamiętać. No, nie wiem, czy guru jest wolny od grzechu. To zależy od tego, na jakim poziomie on jest. Może być, guru nie musi być wolny od grzechu. Wolnym od grzechu są święci i awatary, ale sam guru niekoniecznie. To nie jest warunek konieczny, żeby być guru. Można powiedzieć, że na dobrą sprawę ten guru jest prawie Bogiem. No, zależy, jak rozumiemy prawie Bogiem. Podawany jest ten przykład, że guru jest reprezentantem Boga na ziemi. W związku z tym podawany jest ten przykład, że tak jak ambasador jest przedstawicielem danego państwa, więc traktujemy go tak jak króla, czy władcę, czy prezydenta danego kraju, mimo że formalnie nie jest tą osobą, ale reprezentuje dany kraj, danego króla, jest jego ambasadorem, jest jego przedstawicielem, w związku z tym traktujemy go w niezwykły, specjalny sposób i taką funkcję pełni guru. Krysznowcy to taka sekta zamknięta, izolująca swoich członków od reszty społeczeństwa. Wyznawcom nie wolno kontaktować się z rodzinami, czytać gazety, oglądać telewizji, bo wszystko poza światem Kryszny jest złą iluzją. No to jest może aktualne wtedy, kiedy ktoś był w tamtych latach 90., kiedy ktoś mieszkał w świątyni i był mnichem, no ale oczekujemy od mnichów tego, żeby kontemplowali swoje życie duchowe i medytacyjne, modlitewne, a nie zajmowali się tak zwanym światowym życiem. Tego tak samo oczekuję, że jeżeli ktoś idzie do jakiegoś klasztoru chrześcijańskiego, kontemplacyjnego, medytującego, no to nie po to, żeby zajmować się polityką i bieżącymi wydarzeniami, na które dzieją się na świecie, tylko żeby raczej odciąć się od świata i zająć się własnym życiem wewnętrznym, prawda? Wiarygodne dane to tylko te, które podaje oczywiście ta sekta. Nic innego, będąc w tej sekcie, się nie wierzy. No i tutaj jest tak, że oczywiście te dane, ta opowieść jest w tej chwili na dzień dzisiejszy nieaktualna i nieprawdziwa, dlatego że większość wyznawców Kryszny, jak widzimy z danych statystycznych, mieszka na zewnątrz, nie w świątyniach. W związku z tym, chcąc, nie chcąc, musi pracować, uczyć się, wychowywać dzieci, posiadać rodziny, więc w jakimś zakresie musi czerpać informacje o tym, jak wygląda życie i oprócz tego modlić się, medytować, czy wykonywać praktyki zgodne z religią. W związku z tym jakby to stwierdzenie o osobach, które są w społeczności szeroko rozumianej, są z gruntu nieprawdziwe, tym bardziej, że wielokrotnie pewnie mijałeś kogoś z ruchu Hare Krishna, kogoś, albo może pracujesz z kimś takim, albo mijałeś go gdzieś na ulicy, czy w miejscu publicznym, nawet nie wiedząc o tym, że jest to ktoś taki. No i być może twój przełożony w pracy jest krysznowcem, albo twój kolega z pracy, albo twój podładny i też o tym nie wiesz i nawet nie podejrzewasz. Hare Krishna chce niejako kompletnie odizolować członków od świata zewnętrznego i używa do tego rozmaitych naprawdę metod. Oczywiście jedna z tych podstawowych metod, która funkcjonuje w każdej sekcie, to jest takie bombardowanie miłością. No dobra, jedną z metodą, żeby wyodrębnić ciebie od świata, jest bombardowanie miłością. No, zgodnie z raportem Cottrella i z tego, co wiemy z lat 70., to była metoda werbacji, werbowania nowych członków i ona jest stosowana tak naprawdę do dzisiaj, na przykład przez świadków Jehowy. Wystarczy, jeżeli nie wierzysz mi, podejść do grupy świadków Jehowy, którzy stoją w tej chwili na chodniku w wielu miejscach z takimi wystawkami, z książkami, swoimi wydawnictwami, pogadaj z nimi, zobacz, w jaki sposób będą cię traktować, zachęcając do przyłączenia się do nich. W związku z tym to jest jakby przyłączenie się do tych i te techniki były stosowane. Pewnie w jakichś przypadkach, w przypadku Hare Krishna było stosowane, ale również stosowane było przez Kościół katolicki. Pamiętam, raz byłem kiedyś na takich rekolekcjach i tam ksiądz spróbował tego typu techniki w stosunku do mnie. Ten ksiądz, który prowadził te rekolekcje, w związku z tym ten zarzut jest jakby o tyle prawdziwy, że każda grupa religijna stosuje, czy może stosować w jakimś zakresie tego typu techniki. W samym początku, żeby zaskarbić sobie łaskę kogoś, kto jest jakoś wewnętrznie poraniony. I jest to też potrzebne, żeby uświadomić tobie, że jesteś potrzebny tej sekcie, albo raczej tak naprawdę twoje pieniądze, które możesz jej podarować, a uzyskać przez to jakieś dobra duchowe. Oczywiście członkowie Hare Krishna są zobowiązani do modlenia się, śpiewania, recytowania określonych. No to jest taki jakby zarzut. No, członkowie religii są zobligowani, jeżeli chcesz być członkiem jakiejś religii, wierzysz w jakiegoś Boga, danej jakimś tradycji, jakimś kościele, więc ci członkowie tego kościoła modlą się i praktykują, w związku z tym jesteś zobligowany. No, rzeczywiście poważny zarzut, to tak jakbyś był członkiem klubu sportowego, piłkarskiego i musisz grać w piłkę, w związku z tym. No, jeżeli chcesz być piłkarzem, grasz w piłkę, także jeżeli jesteś członkiem Hare Krishna, wykonujesz praktyki z Hare Krishna, jeśli jesteś rzymskim katolikiem, wykonujesz praktyki rzymskiego katolika. Określonych modlitw. Dzień w tej wspólnocie rozpoczyna się o 3:45, po czym następują 2 godziny medytacji, śpiewów i modlitw. Mantrę Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare i tak dalej. Należy w ciągu dnia powtórzyć 1728 razy. To daje łącznie 8 godzin modlitw. No to jest akurat tutaj nieprawda, to ostatnie stwierdzenie, ponieważ Maha Mantra rzeczywiście tyle jest zalecane, żeby się powtarzało, natomiast zajmuje to w praktyce od 1,5 do 2 godzin, samo odmówienie 16 rund Maha Mantry, a nie 8. No oczywiście żartując można powiedzieć, że jeżeli ktoś jest bardzo rozkojarzony, no to może i powtarzać 8. Znam takie przypadki, którzy w ciągu 24 godzin nie są w stanie tyle powtórzyć, ponieważ są rozkojarzeni, zajęci innymi rzeczami i mantrują, że tak powtarzają mantry przy okazji. Natomiast jeżeli ktoś jest skupiony i skoncentrowany, więc te modlitwy zajmują 2 godziny powiedzmy. No i też pytanie w związku z tym jest takie, czy osoby, które omawiają brewiarz, też mają prany mózg i zajmuje im to wiele godzin i czy te osoby, które to praktykują, też są poddane manipulacji i bombardowaniu miłością. Kolejnym ważnym takim obok samozbawienia celem Krysznitów jest głoszenie misji w celu pozyskania ludzi dla Kryszny. To jest logiczne, bo każda wspólnota religijna albo musi zawsze zdobywać nowych członków, więc są dwie metody zdobywania członków. Albo są to misje, albo jest to rozrodczość. Ta idea po prostu pozyskiwania nowych ludzi przyćmiewa prywatne problemy wyznawców Kryszny, które spycha niejako często na dalszy plan. Żeby zdobyć tych członków, oczywiście wszystkie chwyty są dozwolone. Kłamstwo, łamanie prawa są tu tak naprawdę na jakimś porządku dziennym. No dobra, ale to jest takie stwierdzenie, być może częściowo, natomiast jeżeli jest łamane prawo, to proszę wskaż, w którym miejscu i przez kogo. Ponieważ stwierdzenie, że wszystkimi sposobami jest to dozwolone łamaniem prawa, no więc gdzie to prawo przez kogoś jest łamane, ponieważ to stwierdzenie jest puste. Jeżeli chcesz udowodnić, że ktoś jest przestępcą, musisz podać dowody na ten temat, więc po prostu mijasz się z prawdą, mówiąc delikatnie w tym momencie. To nie oznacza, że takie być może zachowania pojedyncze nie miały miejsca, ale stwierdzenie tego jako standardowe zachowanie jest pomówieniem. Nieważne, że kradniesz, odbierasz to światu, co należy do Kriszny. No nie ma takiego stwierdzenia, ponieważ jeżeli znasz prawo karmy, czyli to, co zrobisz, to do ciebie wraca, więc jeżeli kradniesz, no więc to do ciebie wróci w jakiś sposób. W związku z tym kradzież nie jest zalecana w naukach Kryszny, czy w ruchu Hare Kryszna, czy w Gaudiya Wisznuizmie. Jest to podstawowa zasada moralna. Natomiast to nie oznacza, że nie ma w Indiach nie ma złodziei, albo że któryś z członków ruchu Hare Kryszna, czy wyznawców, czy osoby, które były inicjowane w tej tradycji, nie mogą czegoś ukraść. I w związku z tym, jeżeli tak się stało, to ponoszą odpowiednie konsekwencje, trafiają do więzienia z pełnymi konsekwencjami tego działania, ale to nie oznacza, że jest to doktryną czy nauką ruchu Hare Kryszna, że należy kraść. Bo jest to też, też nieprawda. I Artur znowu nie dodał sobie wysiłku, żeby zaktualizować swoje dane i żeby poszukać gdzieś indziej poza jednym źródłem, z którego cytuję tutaj swój wywód. Więc w księdze prawa robisz dobry uczynek. Jednym z głównych elementów realizacji misji są takie publiczne występy, handel uliczny, literaturą towarzystwa oraz rozmaite, jakbyśmy tak głębiej pogrzebali sobie, liczne przekręty. No, jeśli chodzi o handel uliczny, tak, było to popularne w latach 90. w Polsce. Obecnie prawdopodobnie potrzebujesz jakieś zezwolenie specjalne na ten temat. Zostało to uregulowane prawnie. Natomiast no, przekręty, a jakie konkretnie przekręty masz na myśli, co ktoś zrobił i gdzie to jest w doktrynie Hare Kryszna, czyli jest to kolejne pomówienie albo kłamstwo chrześcijańskie, ale jeszcze do tego źródła informacji wrócimy tutaj na końcu filmu. I moi drodzy, na temat kryszników ukazała się książka Felsa, która ukazuje naprawdę wiele faktów. No dobrze, że tutaj Artur wspomina książkę Felsa, natomiast no nie wspomina o tym, że te informacje zawiera właśnie pochodzą z tej książki. Ta książka, jak już pokazywałem, to jest około 138 stron na temat ruchu Hare Kryszna. To są różne rzeczy. To pewnie wymagałoby jakiejś osobnej analizy, może z braku czasu i chęci nie będę się tym zajmował. Powtarzane są tutaj, tak na szybko przejrzę, co tutaj jest, że kiedy zostało zarejestrowane, że jest te 12 000 osób, że handel uliczny, tak, oczywiście takie coś miało miejsce, no takie były czasy, taka była sytuacja. Jak jest to finansowane, że z wydawnictwa, że tutaj są zarzuty są o pranie mózgu, zarzuty są o odprogramowanie. Tak, były ruchy reprogramacyjne, o których wspomina raport Cottrella. Tam jest wspomniane o tym, że było przecież, czytałem to chwilę temu, że byli deprogramatorzy, czyli osoby, które porywały wyznawców i próbowały ich odprogramować, stąd ta nazwa, do myślenia takiego, jakie myśli społeczeństwo powszechne. Co tu jeszcze jest? Liczne nadużycia, to są jakieś różne przypadki różnych historii, które miały miejsce. Nie wnikając w szczegóły, jest świątynia New Vrindavan, to jest osobny temat, i Kirtanalandy, to jest osobna historia na temat tego, czym to było, jaka była z tym historia związana. Jest wspomniane kilka osób, które odeszły od ruchu Hare Kryszna w swoim czasie. Jest wspomniana reinkarnacja, jest wspomniana siły demoniczne, jest historii kultu Kryszny, jest opis samego Kryszny, i historia rozwoju tego, że ruch Hare Krishna był tematem, punktem zainteresowań na przykład Beatlesów w Związku Radzieckim, czy współcześnie miał jakieś połączenia tylko z Orkiestrą Świątecznej Pomocy, a wiadomo, że jest to wróg numer jeden Kościoła, w związku z tym każdy, kto jest przyjacielem mojego wroga, jest moim wrogiem. No i są różnego rodzaju zdjęcia tutaj z festiwalów nad morzem, czy z festiwalów z Woodstocku z lat 90. No i na końcu cytowany jest raport Cottrella. Czyli ta książka jest taką zbieraniną propagandowych treści, a nie pracą jakby wyczerpującą, czym to jest. No dobra, słuchajmy dalej. No pamiętajmy o tym, że wyznawcy Kryszny często pojawiają się również na przystanku Woodstock. I moi drodzy, no, są chodzącym zagrożeniem, skoro tak jak powiedzieliśmy, pomimo faktu, że Parlament Europejski jest wielokrotnie bardzo, bardzo przyjazny różnym liberalizacjom i niszczeniu Kościoła katolickiego, to ten sam parlament, moi drodzy, zakazał działalności tej sekty, albo może nie zakazał, ale uznał ją za szkodliwą już w 1984. Jak czytałem tutaj przed chwilą cały raport Cottrella, obszerne jego fragmenty, nic takiego raport Cottrella czy Parlament Europejski nie stwierdza, że ruch Hare Krishna jest szkodliwy czy niebezpieczny i że jest zakazany. Stwierdza ten raport o zagrożeniach, które płyną z nowych ruchów religijnych i tego, że należy im umożliwić z jednej strony przestrzegania wolność wyznania, z drugiej strony oni powinni przestrzegać lokalnego prawa i jest opisane, o które elementy chodzi, w związku z tym takie stwierdzenie nie jest poparte w faktach. I teraz ja rozumiem Artura, który jest rzymskim katolikiem, z tego co wynika z opisu na jego kanale, i takie źródła cytuje i broni swojej wiary i swojego przekonania. Natomiast no, nie ma to w rzeczywistości do czynienia nie jest to prawdą. W związku z tym, dlaczego tak jest? No, można by domniemać, że próba manipulacji i wprowadzenia w błąd kogoś, kto wierzy ślepo takim osobom, nie sprawdza źródeł, nie sprawdza informacji, które one podają, jest poddany manipulacji, jest poddany praniu mózgu, o którym była mowa tutaj w tekście, w artykule, czy w tym filmie. No i jest bezwolnym wyznawcą, a przecież o to chodzi, żeby mieć jak najwięcej wyznawców, ponieważ oni płacą pieniądze i mamy wpływy różnego typu, tak, prawda? Także to jest takie źródło tego, tej motywacja tego płynąca za tym. Co ciekawe jest to, że ten raport Cottrella znajduje się na stronie Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach i znajdziemy tutaj dwie informacje, jeśli chodzi o Dominikanów. Pierwsza rzecz jest taka, że w latach 90., czyli w czasie, kiedy powstała ta książka i w czasach, kiedy powstał ten cały ruch związany z nowymi ruchami religijnymi, zwalczania tych ruchów religijnych, w tym samym czasie wśród Dominikanów we Wrocławiu istniała sekta. Lider Dominikanów ówczesny prowadził podwójne życie, sprowadzał skandale seksualne, zmuszał swoich wyznawców do praktyki i czy Paweł M. w latach 96-2000 z duszpasterstwa akademickiego prowadził w klasztorze we Wrocławiu, uczynił swoją sektę. I tutaj jest opis z Tygodnika Powszechnego, czyli katolickiego artykułu, który opisuje dokładnie tą sytuację. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam poszukać sobie sekta u Dominikanów, Paweł M. i dochodzenie, które z tym się związało, było prowadzone. W związku z tym Jaka jest wiarygodność Dominikanów, zwłaszcza wrocławskich, którzy bardzo intensywnie zwalczali sekty jakoby i nowe ruchy religijne jako zagrożenie wiary, a jednocześnie w swoim łonie mieli coś takiego. Także jest to bardzo zabawne, że widzimy czytając to chrześcijańskie, że widzimy belkę w dziubło wokół kogoś innego, a belki w swoim oku nie widzimy. No, szczęśliwie ta sytuacja wyszła na jaw, natomiast życie tych kilku osób, które zostały tutaj wykorzystane seksualnie, czy psychicznie, czy duchowo, jest jakby nie do pozazdroszczenia. Także celem Na stronie też Dominikańskiego Centrum o Nowych Ruchach Religijnych znajdziemy, jakie są cele, że edukujemy, pochodzimy indywidualnie, pomagamy, profilaktyka, dbamy. Ciekawe, czy też osoby, które są poszkodowane przez dominikanów, mogą trafić do dominikanów. No to bardzo jest wątpliwe. Myślę, że jeżeli coś takiego jest potrzebne, to raczej nie ufałbym jednej religii, która wyzwala mnie z skutków istnienia i działania w drugiej religii, bo to takie trochę z deszczu pod rynnę. Na tej samej stronie też znajdziemy poradnik, czy grupa, w której jestem, jest sektą. Więc to jest też bardzo ciekawa lista. Przeczytam może kilka punktów, które są. Że niezależnie od tego, do jakiej grupy wspólnoty trafiłeś, nie powinieneś zwalniać się z krytycznego myślenia. Tak jak najbardziej, tak powinieneś zawsze robić. Wiedza na temat destrukcyjnych mechanizmów oraz właściwa ocena zachowań występujących w grupie mogą ustrzec się przed zagrożeniem. I to jest dobre stwierdzenie, ponieważ w każdej grupie, nawet jak najbardziej tradycyjnej, historycznej czy umiejscowionej, czy takiej, która ma długą tradycję, czy ma pozycję, mogą zaistnieć destrukcyjne mechanizmy i warto o tym wiedzieć. Więc jakie masz wątpliwości co do charakteru twojej grupy, powinieneś odpowiedzieć na poniższe pytania. Pierwsze, czy grupa, lider uważa się za nieomylną? No i tutaj tylko wrzucę ideę o taki dogmat o nieomylności papieża. Więc czy to jest... Czy Kościół katolicki jest sektą? Spełnia to kryterium. Lider domaga się całkowitego posłuszeństwa od członków grupy. Jeżeli stajesz się członkiem jakiegoś klasztoru chrześcijańskiego, katolickiego, musisz złożyć posłuszeństwa członkom grupy. Lider domaga się całkowitego posłuszeństwa, więc spełnia również tą funkcję. Czy władza lidera nad twoim życiem jest nieograniczona? Jeżeli jesteś księdzem, musisz wykonywać polecenia swoich przełożonych, nie możesz kwestionować. Jeżeli kwestionujesz, zostaniesz wyrzucony i pozbawiony święceń i jakby bycia chrześcijaninem. No, zostaną nałożone na ciebie różnego rodzaju kary z wykluczeniem ze wspólnoty włącznie, co jest równoznaczne z tym, jakbyś został wysłany do piekła. Czy istnieje przekonanie, że tylko grupa lider posiada monopol na prawdę, a inni ludzie pogrążeni są w błędzie? No, zastanówmy się, czy Dominikanie, czy chrześcijanie, tutaj ci, których tutaj analizujemy, mają takie przekonanie, że wszyscy inni są w błędzie, wszyscy inni są sekta, ponieważ tylko oni mają prawdę i mogą o nią głosić, jakakolwiek by ona nie była, wszelkimi możliwymi środkami, sposobami, nawet jeśli niezgodne są z prawdą. Czy lider krytykuje i upokarza publicznie bądź prywatnie osoby należące do grupy? No, to jest dobre stwierdzenie do osobistej analizy. Czy lider przekraczał w relacji z tobą granice intymności? Jeśli chodzi o Pawła M., z pewnością to robił. Czy grupa lider ogranicza dopływ informacji z zewnątrz, np. zabrania korzystania z mediów, czytania materiałów innych niż te propagowane przez grupę? No więc to jest pytanie, czy można, będąc w klasztorze, czytać jakieś inne rzeczy. Czy twoi bliscy zwracają ci uwagę, że poświęcasz zbyt dużo czasu na grupę, zaniedbując obowiązki rodzinne? Czy przynależność do grupy jest ważniejsza niż relacje rodzinne i małżeńskie? No, jeżeli jesteś w niektórych sytuacjach. Czy grupa lider sugeruje odcięcie się od osób, które krytykują grupę lub nie chcą do niej przyłączyć się? No, zastanówmy się, czy występuje to w Kościele katolickim albo w jakichś innych związkach wyznaniowych. Czy grupa lider wzbudza w tobie poczucie winy, kiedy nie uczestniczysz we wszystkich spotkaniach organizowanych przez grupę? Myślę, że poczucie winy jest typowym, podstawowym rzeczą, która jest uczona w Kościele, ponieważ popełniasz jakieś grzechy albo nie wchodzisz do Kościoła, więc musisz się wyspowiadać, więc jak najbardziej spełnia Kościół katolicki tą cechę. Czy oficjalne nauczanie grupy jest inne dla nowicjuszy, a inne dla osób z dłuższym stażem przynależności? Czy grupa lider domaga się od ciebie, abyś wyznawał publicznie swoje grzechy, słabości, sprawy, których się wstydzisz? Czy ta wiedza jest wykorzystywana przeciwko tobie? Czy boisz się odejść z grupy, wierząc, że jeśli to zrobisz, spotka cię kara? Czy pracując na rzecz grupy pozbawiony jesteś opieki społecznej i medycznej? Czy liderzy namawiają cię do pracy na czarno, omijając obowiązujące przepisy? Czy po pozyskaniu nowych adeptów grupa lider zataja istotne informacje o charakterze grupy przez stosowanie kłamstw i półprawd? Czy w kościele mówiono o tym, że będziesz wykorzystany seksualnie przez Pawła M. w kościele dominikanów? Czy to było publicznie mówione na mszy? Czy to wykazywało się, jak stałeś się troszkę bardziej wciągnięty w działania? Zostawiam takie pytania oczywiście bez podpowiedzi. Czy rozpoczynając kurs prowadzony przez grupę musisz zobowiązać się do jego ukończenia? Czy byłeś namawiany do osobistego i finansowego zaangażowania się w grupę, zanim zapoznałeś się z nauczaniem, zasadami i zwyczajami, które obowiązujące ich członków? No, zadajmy sobie to pytanie. Przychodzę na mszę, jestem niezorientowany w naukach Kościoła katolickiego, biorę w tym udział, patrzę o co chodzi, przychodzą do mnie, żebym rzucił na tacę. Jeszcze nie wiem o co chodzi, bo jeszcze się jakby nie wkręciłem w to wszystko. Czy rozmawianie o tym, co ci się nie podoba w grupie, jest zakazane? Ty możesz powiedzieć, co ci się nie podoba w kościele? Że księża robią to i tamto i czy możesz o tym powiedzieć i dyskutować? Czy jest to zakazane? Czy grupa jest wrogo nastawiona wobec świata i ludzi, którzy myślą i wierzą inaczej? Czy wywyższają się? Czy chrześcijanie, czy katolicy, niektórzy wywyższają się nad tymi, którzy wierzą inaczej? Czy ten film, który tutaj czytał, czy oglądaliśmy przed chwilą i czy ten tekst, który napisał Grzegorz Fels, wywyższa się nad tymi, jest wrogo nastawione wobec ludzi, którzy myślą, wierzą inaczej? Ja kiedyś jechałem samochodem, wziąłem taką kobietę na stopa i ona nie wiedziała, kim jestem i miała dużo różnych rzeczy do powiedzenia. Jedną rzeczą powiedziała, że ruch Hare Kryszna jest niebezpieczną sektą. Zapytałem się, dlaczego tak twierdzi. Ona stwierdziła, dlatego, że nie wierzą w Maryję. No, z pewnością jest to kryterium definiujące kogoś, kto jest albo kto nie jest sektą. I na pewno było to, niestety. Wrogie nastawienie wobec innych. Czy w grupie byłeś namawiany do przekraczania prawa, na przykład podczas zbierania funduszy na cele tej grupy? No i jeżeli zestaw pytań jest opracowany, ten zestaw pytań został opracowany przez krakowskich religioznawców na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. I bardzo dobrze, że on jest. Natomiast większość tych rzeczy niestety pasuje również do Kościoła katolickiego, który jest główną instytucją, która zwalcza ruch Hare Kryszna, jak choćby poprzez publikację Grzegorza Felsa i te wszystkie rzeczy z tym związane. No i tym sposobem doszliśmy do końca. To trochę przydługie było. W każdym razie mam nadzieję, że wyczerpałem temat. Jeżeli są jakieś pytania, komentarze, staram się odpowiedzieć pod filmem. Podlinkuję wszystkie źródła dla tych, którzy mają ochotę pogrzebać troszkę w temacie. Dziwię się też temu, że w tych komentarzach, które są tam pod filmem, bo różni baktowie, wielbiciele Kryszny, członkowie ISKON-u próbowali wchodzić w polemikę, ale nieudolnie i dziwię się, że w ten sposób w ogóle taki trochę agresywny wchodzono w dyskusję. Nawet dziwi mnie postawa Trisamy, który jest liderem polskiego ISKON-u, który jakby nie poradził sobie, jest osobą wystarczająco dyplomatyczną albo ogarniętą, żeby sobie poradzić, ale z jakiegoś powodu sobie nie poradził, więc jestem, że tak powiem, troszkę zdziwiony i rozczarowany tą dyskusją i komentarzami. Natomiast Artur zachęca do tego, żeby ktoś zgodził się z nim w polemikę i dyskusję. Nie sądzę, żeby ktoś był zdecydowany na to, nawet ja, z tego prostego powodu, że wydaje mi się, że Artur nie jest kompetentną osobą, żeby o tym rozmawiać, ponieważ swoją wiedzę posiada wybiórczo i tendencyjnie i nie dał sobie trudu, żeby zbadać czym, co jest i o czym jest mowa. Z pewnością można zrobić bardziej kompetentny film o obliczach Hare Kryszna, o dwóch obliczach Hare Kryszna i wykazać różne błędy i niedomagania, które są w tej organizacji. To wymaga trochę researchu i pobadania tematu, natomiast Artur nie zadał sobie tego trudu, więc trudno z nim jakby dyskutować na ten temat, a też nie wydaje się osobą, która byłaby nie wydaje mi się, żeby był osobą, która jest o otwartym umyśle, aby był gotowy, żeby poznać troszkę inne spojrzenie na Boga, na religię, na praktykę i na praktyki jakiejś innej grupy religijnej, która dla niego jest wroga i chce ją zwalczać, a nie dyskutować z nią. Z wrogiem się nie dyskutuje. Także dziękuję. Hare Krishna. Hari Om Sat Sat. Jai Shri Radhe, do następnego zobaczenia i usłyszenia. Mówił do Was Krishna Kirtan.